Jarosław Kaszowski, spotykamy się z okazji wyjątkowej prawie, bo wracasz po przerwie do Ekstraklasy futsalu, ale zanim o tym sobie porozmawiamy troszeczkę dłużej, to powiedz nam, jak to się w ogóle zaczęło, że zacząłeś grać w piłkę, bo to chyba było dawno temu i... Oj, dawno. Rzeczywiście dawno. Ja jeszcze wtedy, pierwsze moje 10 lat życia mieszkałem w Sośnicy. I tam, no z bratem, który jest 2 lata starszy ode mnie, wraz z tatą chodziliśmy zawsze na boisko grać, jak to dwóch chłopców w domu, no trzeba było się gdzieś wyszaleć, wyszumieć. I pochodzę z rodziny, która lubiła sport. Często braliśmy udział w różnych akcjach typu granie rodzinne w piłkę nożną, nawet moja mama. Czy różne formy aktywności ruchowej, badmintony, jakieś tam inne. Naprawdę dużo by tego było, żeby wymieniać. I no i tak od małego człowiek kopał piłkę. Potem grałem sobie troszkę w tej zawiązywanej sekcji, prawda, bo to od małego próbowałem w Sośnicy Gliwice. Potem, gdy się przeprowadziłem już tutaj na osiedle Milenium, no to trzeba było spróbować sił w Piaście. Potem była troszkę przerwa, zacząłem grać w mini piłkę, no i zaczęła się przygoda z Piastem później. Pamiętasz ten swój pierwszy trening w Piaście Gliwice, trenera, jak to było, przyszedłeś, bo to zawsze trudny moment jest. Ja wtedy miałem troszkę takie dylematy, ponieważ ja nigdy nie było tak, że miałem wolną głowę od wszystkiego. Miałem dylematy, czy wybrać halową piłkę, wtedy jeszcze to było nie aż tak bardzo popularne, ale czy mini piłkę, czy duże boisko i wybrałem i tu i tu. I tak naprawdę na 100%, czy tak na poważnie wróciłem do Piasta Gliwice w juniorach, gdy strasznie walczył o mnie trener Kajda. Wtedy trener Zygmunt Kajda trenował juniorów i z nim dość długo, z drużyną dość długo trenowałem. Nie można było mnie gdzieś tam załatwić, ponieważ ja sobie wcześniej grywałem pod Opolem, w takiej jednej wsi, tam sobie z kolegami graliśmy. No i trzeba było mnie sprowadzić z powrotem. Tam sprawa się rozbijała o jakieś pieniążki, bodajże 200 zł, nie miał kto za mnie zapłacić. Udało się później to wszystko załatwić i tak naprawdę zacząłem na poważne granie u trenera Kajdy w juniorach. Później, gdy zawiązywała się drużyna piłkarska, reaktywowała się drużyna piłkarska Piasta Gliwice, to ja nie wyobrażałem sobie pójścia gdzieś indziej, do innych drużyn, do innych lig. Wtedy było to tak, że większość zawodników odchodziła z Piasta. Nikt nie chciał się wiązać z Piastem od B klasy, tylko każdy szukał gdzieś grania trzecia, czwarta liga, kończąc wiek juniora. Ja takich problemów nie miałem, bo ja wtedy grałem w mini piłkę i mi to odpowiadało. Ja sobie mogłem poświęcić się troszkę dla Piasta, bo łatwiej było mi, ponieważ na piłce halowej zarabiałem większe pieniądze, więc tutaj miałem o tyle łatwiejszy wybór. Tak naprawdę ta piłka halowa wraz z graniem, łączenie piłki halowej z graniem w Piaście Gliwice, no trwało dość długo, bo to trwało do 2002-2003 roku. I postawiłem na Piasta. Myślę, że to był dobry wybór chyba i nie żałuję tej decyzji. I tak naprawdę po tym moim zakończeniu przygody w Piaście Gliwice wiem, że czuję się na siłach, żeby jeszcze gdzieś tam sobie dalej pograć. Gdy będziesz opowiadał kiedyś wnukom o tym, jak grałeś piłkę halową i w piłkę tą trawiastą boiskową, to zawsze będziesz miał dylemat, co stwierdzić, gdzie była ta większa kariera, prawda? Bo to jak powiedziałeś, to było Mistrzostwo Polski, to była reprezentacja, a tutaj z drugiej strony był fenomenalny marsz od B-klasy do Ekstraklasy. Choć reprezentacji nie było na przykład, ale była Ekstraklasa. Rzeczywiście trudne do oceny i sam nie wiem, co było lepsze. Nikt nie odda mi też tego, ile krajów zwiedziłem dzięki piłce halowej, jakie podróże mam za sobą, bo jednak rzeczywiście było to dość dużo tego, ale Piast Gliwice, no też nigdy nie zapomnę tych
tych awansów i tych sukcesów. Naprawdę to jest trudne do opisania, ta euforia po kolejnym awansie. Już nie wspominając o awansie do Ekstraklasy, gdzie rzeczywiście to było dość nieoczekiwane, gdzie klub z takim budżetem, z takim stadionikiem, prawda, nagle z dużego bądź miasta awansuje do Ekstraklasy. Rzeczywiście mogę mieć duże trudności, żeby wybrać, co było lepsze, ale cieszę się, że mam takie wspomnienia, bo mogę opowiadać o piłce halowej i o dużym boisku, o piłce trawiastej. Twoje największe przeżycie, jeśli chodzi o piłkę halową? To... Największe przeżycie? Awans do Mistrzostw Europy z reprezentacją Polski. Tutaj był w 2000 roku, pamiętam, taki wielki turniej organizowany w Zabrzu, gdzie Polska, grając ostatni mecz z Portugalią, wygraliśmy 3-0. Ja wtedy strzeliłem jedną z bramek jeszcze. Do dzisiaj pamiętam tą bramkę i piękną asystę Krzysia Jasińskiego, niestety świętej pamięci, z którym grałem również w Pireksie Chorzów. I ten awans dość niespodziewany, bo wtedy o Portugalii mówiło się, że to jest Brazylia Europy. To wszyscy byli zdziwieni i to była jedna wielka sensacja. Później, co za tym idzie, no jeśli był awans do Mistrzostw Europy, no same Mistrzostwa Europy w Moskwie. To rzeczywiście trzeba przyznać, że niezapomniane przeżycie, cała otoczka Mistrzostw Europy, granie na tej wielkiej arenie, przebywanie w Moskwie na wielkiej hali i bycie z tymi najlepszymi piłkarzami halowymi, to mówię, tego się nie da tak łatwo opowiedzieć, to trzeba przeżyć. Można się spodziewać, że na jednym z pierwszych meczów GAF zjawią się kibice Piasta Gliwice, żeby zobaczyć, jak grasz. No. Nie wiem, no, powiem tak, no, nigdy nie pożegnałem się z kibicami Piasta, ale jak najbardziej zachęcam i zapraszam ich, aby przyszli. Nie wiem, czy lubią piłkę halową. Myślę, że niektórzy lubią piłkę halową. Już niedługo Piast zaczyna przygotowania do nowej rundy. W lutym 17 jest pierwszy mecz Piasta z Wisłą Kraków, ale w międzyczasie również będzie grał GAF. I tutaj chciałbym, żeby te trybuny hali zapełniały się, żeby ta hala zaczęła dość porządnie żyć. O planach żeśmy sobie powiedzieli, a jakie są marzenia Jarka Kaszewskiego? Marzenia? Na przyszłość. To na ten rok czy na przyszłość? No, już wybiegnijmy daleko w przyszłość może nawet. Marzenia. Marzenia chciałbym, aby drużyna GAF-u jako drużyna, w której obecnie grałem, prawda, no walczyła te najwyższe cele, czyli o to Mistrzostwo Polski. Jest realne, bo nie możemy mówić, że nie, skoro wielu zawodników grających obecnie w innych drużynach zwodzi się z Gliwic i Gliwice zawsze były taką mekką piłki halowej, więc tutaj jest to jak najbardziej realne. Druga rzecz, chciałbym, aby Piast Gliwice stał się drużyną o ustabilizowanej formie i drużyną, która z roku na rok walczy o pierwszą piątkę co najmniej. Żeby to nie był tylko wyskok jednorazowy jak poprzedni sezon, tylko żeby ten Piast Gliwice stał się takim rzeczywiście mocną ligową drużyną z aspiracjami. Na trzecia rzecz, jeśli chodzi o plany zawodowe, prawda, to mogę powiedzieć, że marzy mi się, aby Akademia Piłkarska Team rzeczywiście osiągnęła poziom, o którym mogę tylko marzyć, prawda, czyli żeby szkoliła najlepszych, żeby stała się magnesem dla wszystkich dzieci, dla rodziców, żeby chętnie, żeby nam zaufali, oddawali, przyprowadzali do nas swoje dzieci i żeby te dzieci coraz chętniej gadnęły się do sportu, a za tym idzie całe rodziny. To nie chodzi o to tylko, że dzieci. Nam chodzi o to, żeby stworzyć model, aby całe rodziny chciały uprawiać sport i coraz aktywniej brały w nim udział. To znaczy mamy szereg w Gliwicach nowych hal. Powstaje kolejna hala, mamy lodowisko. Gdybyśmy tak mieli to zliczyć, to rzeczywiście tych form aktywnego spędzania wolnego czasu jest dużo i marzy mi się, abyśmy my jako Gliwiczanie dużo z tego korzystali.